Dobry wieczór, panie redaktorze. Gratuluję formy. Po 2 miesiącach podróży po Polsce w dalszym ciągu świetnie się pana słucha i świetnie się również pana czyta. Albo słucha się pewnie lepiej niż czyta, albo i odwrotnie. Chciałem zapytać o jedną sprawę. Czy byłby pan, zechciałby się pan podzielić z nami swoją opinią o Jarosławie Kaczyńskim i jego roli w tworzeniu może tej przyszłej, nowoczesnej narodowej demokracji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No akurat właśnie Jarosław Kaczyński do tworzenia narodowej demokracji to się nie za bardzo nadaje, bo tak mówię trochę żartem, ale nie do końca, ale to jest oparte na prawdzie, że jedyna rzecz, jaka łączy ludzi tak od siebie odległych jak Jarosław Kaczyński, Adam Michnik, Waldemar Łysiak, prawda, czy nie wiem, kogo by tu jeszcze dowolną osobę z kręgu władzy można dodać, to jest ich stosunek do narodowej demokracji. Jarosław Kaczyński, pytany o ruch narodowy, odpowiada, że antysemityzm jest wstrętny, to znaczy, że podziela dokładnie ten stereotyp, iż narodowa demokracja to jest ruch jakiś rasistowski czy ksenofobiczny, a chyba już nie warto tutaj wyjaśniać, że to jest oparte na przekłamaniu historii, prawda, odwróceniu faktów, bo oczywiście w Polsce był antysemityzm, i on był silny także, może nawet najbardziej w ruchu narodowo-demokratycznym, chociaż nie tylko, bo wszyscy wtedy takie hasło antyżydowskie głosili, ale ten antysemityzm nie był antysemityzmem w sensie dzisiejszym. To nie było to, co dziś się nazywa antysemityzmem, czyli nie był to rasizm. To była po prostu rywalizacja ekonomiczna do wytłumaczenia mechanizmami socjologicznymi wyłącznie, ale już nie wchodząc w seminarium naukowe. Więc tutaj jest niestety pewną słabością Jarosława Kaczyńskiego, że ta tradycja wydaje mu się wroga i absolutnie nie chce, jak wiele innych zasłużonych osób, nie chce, żeby ta tradycja się w Polsce odrodziła. A myślę, że to jest tradycja, której Polska bardzo potrzebuje i prędzej czy później się z tym będą musieli wszyscy jej ludzie niechętni pogodzić, że jest to tradycja bardzo dobra, bardzo pasująca do obecnych czasów. Właśnie dlatego, że nawiążę do poprzedniej odpowiedzi swojej, że to narodowa demokracja znalazła odpowiedź na to, jak walczyć z demoralizacją, jak działać w sytuacji, kiedy ma się zdemoralizowane społeczeństwo. To była myśl narodowo-demokratyczna, narodziła się po tym wielkim szoku, jakim było powstanie styczniowe i fakt, że 80% ludności polskiej, polskojęzycznej, nie poparło tego powstania. Że, prawda, chłopi lecieli donosić na kozaków i do kozaków i razem z Rosjanami ganiali, prawda, powstańców, polskich patriotów po lasach, jeśli ich nawet osobiście nie wyżynali, jak wcześniej w powstaniu krakowskim, za sprawą Jakuba Szeli, to w każdym razie chętnie ich trupy obdzierali. I to dopiero narodowa demokracja znalazła pewne drogi, jak działać w tej sytuacji. Więc jest to dlatego między innymi, no nie chcę powtarzać tego, co w książce piszę, dlatego między innymi jest to ważna sprawa. Natomiast jak oceniam Jarosława Kaczyńskiego jako polityka? No, kiedyś napisałem taką książkę Czas wrzeszczących staruszków. To jeszcze było za życia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, gdzie starałem się zanalizować drogę polityczną Jarosława Kaczyńskiego i również jego brata, chociaż to Jarosław był zawsze tym głównym strategiem w tej parze. I ja mam wrażenie, że właściwie dzisiaj po latach nic nie mógłbym do tego dodać. Może to, że Jarosław Kaczyński się nieco bardziej uskrajnił w swojej pozycji, to znaczy on jest takim graczem, zawsze mówiłem, który obstawia zero na ruletce i wygrywa uporem, z jakim to robi i cierpliwością, z jaką zakłada, że to zero w końcu wypadnie. I zdarzało mu się, że mu wypadło. Przez całe lata 90. głosił osamotniony wizję Polski jako kłębowiska układów, czy nawet jednego układu. Wizję kraju rządzonego, w którym, prawda, prawo i sprawiedliwość są z fasadą, a z tyłu gdzieś za tą fasadą kłębią się układy. I przez te kilkanaście lat tracił popularność, śmiano się z niego, wyszydzano, ustukano się w głowę, uważano, że jest to jakiś obsesjonat, do takiej sytuacji, kiedy już właściwie wypadł kompletnie z polityki, prawda, był posłem niezależnym, gdzieś tam zostało mu dwóch, trzech najwierniejszych ludzi
był poza AWS-em, był poza, dostał się do Sejmu z listy ROP-u, ale też był poza ROP-em i jak sam mówi, już był na krawędzi podjęcia decyzji o tym, żeby zrezygnować z polityki. I wybuchła afera Rywina i wciąż się okazało, że ta wizja, którą on głosił, ja nie mówię już, ja tylko mówię, jak to wyglądało, prawda, bo tu można by niuansować, ale dla przeciętnego Polaka nagle stało się, poraziło, że ten facet mówił prawdę. Że to jest rzeczywiście tak. Oni w to nie wierzyli, a teraz muszą wierzyć. Po Rywinlandzie, po tej całej, jak ta afera się wysypała, jak zobaczono tych wszystkich cwaniaków, ustawiaczy, prawda, którzy się tam gdzieś sobie te wszystkie rzeczy suflują i prawda, całe ustawy się kupuje i całe prawo, całe państwo jest picem, ale że dokładnie ta wizja się spełniła i to była przyczyna, dla której tak niesamowita zmiana nastąpiła, że Jarosław Kaczyński stał się kilka lat później premierem, a jego brat prezydentem. No ale ten złoty róg został stracony i jest sytuacja inna i w tej sytuacji znowu Jarosław Kaczyński gra tak samo, to znaczy obstawia zero na ruletce, nie jest zainteresowany wygrywaniem na punkty, nie jest zainteresowany tym, żeby mieć w Sejmie 45% posłów i być zmuszonym do zawarcia jakiejś koalicji rządzenia, czyli to sprawia, że jakby odrzuca taką logikę punktowania, ciułania punktów, przypodobywania się społeczeństwu, bo przecież demokratyczna polityka polega na tym, żeby się tam jakoś zawsze przypodobać i nie podąża za nastrojami, tylko wali z grubej rury. Mówi, był zamach, czyli to, co ludzi straszy, bo, ale dlaczego to robi? Bo opiera się na tym, ponieważ opiera się na tym przekonaniu, jak sądzę, że na razie mu słupki nie są potrzebne. No jak te słupki, to nieważne, że jest raz tam po sprawie z profesorem Glińskim podeszło pod 36, a później znowu spada. To nie jest istotne. Te słupki nie są potrzebne. Teraz on czeka na moment, kiedy to wszystko z hukiem się ujawni i znowu nastąpi tak, jak po aferze Rywina, społeczeństwo będzie musiało powiedzieć, ten facet miał rację. Myśmy tego nie rozumieli, śmialiśmy się, a on miał rację i wtedy, prawda, przeskok. Ja to porównuję, ten sposób uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego z takim ruszaniem samochodem, że się, prawda, grzeje obroty, a jednocześnie trzyma samochód na zaciągniętym hamulcu, żeby później puścić hamulec i od razu wyskoczyć jak z procy. To jest strategia polityczna obliczona na to, co Jarosław Kaczyński nazywa Budapesztem nad Wisłą. Chociaż tak naprawdę, jak prześledzimy sytuację na Węgrzech, to tam Viktor Orbán zupełnie inną drogą do władzy dochodził. Ale chodzi o taki moment zdobycia takiej władzy, żeby móc samodzielnie zmieniać konstytucję, żeby po prostu samodzielnie zmieniać. Czyli tak naprawdę chodzi o dokonanie w Polsce rewolucji. Nie metodami rewolucyjnymi, bo do tego się PiS nie przygotowuje wbrew rozmaitym insynuacjom. One mają taki charakter jak w latach 80. Też wczesnych to oskarżanie, że Solidarność szykowała jakieś krwawe, prawda, przewroty i chciała mordować partyjnych. To były bzdury propagandy. I tak samo dzisiaj to o tym podpalaniu Polski jest dokładnie tak samo. Ale rzeczywiście jakby PiS spozycjonował się na taką opozycję, jaką była Solidarność w latach 80., czyli opozycję de facto antysystemową. No i tutaj w tym momencie można to oceniać tylko tak, że jest to zagranie po prostu ryzykowne. Jest to zagranie wabank, bo ono sprawia, wiadomo, jak ktoś mówi wszystko albo nic, to zazwyczaj się kończy na tym drugim wariancie. Ale Jarosław Kaczyński gra właśnie w taki sposób. Interesuje go wszystko albo nic. Albo bierzemy całą władzę, albo w nieskończoność tkwimy, przegrywamy wybory po wyborach w okowach tego żelaznego elektoratu. No i taka jest moja ocena jego polityki. A jak to Pan Bóg oceni i jak sprawi, czy że ten nadzieje prezesa Kaczyńskiego się spełnią, czy też, że się nie czy też, że spełnią się nadzieje cwaniaczków rządzących, którzy na to stawiają, że cokolwiek będzie, to i tak ludzie się zawsze bardziej będą bali Jarosława Kaczyńskiego niż będą na nich wkurzeni. No, nie mam na to wpływu, więc śledzę i nikt z nas tego nie wie. Ja wiem, że jako człowiek, który pisał kiedyś science fiction, bywam podejrzewany o zdolności prorocze, ale niestety takowych nie posiadam.